Dla energetyki rozpoczyna się nowa karta zdarzeń. Myślę, że to jest absolutnie naturalne wobec faktu powstania nowego rządu. Mam nadzieję, że te działania dla energetyki będą korzystne, a więc również dla całej gospodarki polskiej. Wszyscy są bardzo ciekawi prac nowego rządu. Mam nadzieję, że powiedzie się jak najlepiej. Tymczasem jest bardzo dużo różnych rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim możemy się spodziewać olbrzymich zmian na rynku energii, co wynikało z komunikatu Komisji Europejskiej ogłoszonego latem. U nas w Polsce też jest dużo regulacji prawnych, które powinny ujrzeć światło dzienne. Po pierwsze, ustawa o efektywności energetycznej. Jest zamiar przedłużenia istniejącej ustawy, ale to nie rozwiązuje sprawy adaptacji najnowszej dyrektywy. Były dotychczas projekty wprowadzenia nowych uregulowań prawnych. Dla mnie te projekty, które widziałem, charakteryzowały się tym, że odstąpiono od przetargów na otrzymanie certyfikatów. Certyfikaty mają białe otrzymywać ci, którzy spełnią warunki. Natomiast i to jest jakby bardzo dobre rozwiązanie. Gorszym rozwiązaniem, i nie wiem, czy mam wątpliwości, czy takie powinno być, jest rezygnacja z opłaty zastępczej. Opłata zastępcza we wszystkich systemach, które u nas funkcjonują i gdzie indziej, służy do tego, żeby nie dopuścić do anomalii na rynku w zakresie handlu certyfikatami. Czyli, że w sytuacji, kiedy tych certyfikatów będzie za mało, cena będzie certyfikatu irracjonalnie duża. Ja myślę, że w ramach pracy nad nową ustawą te elementy będą mogły być uwzględnione. Kolejną rzeczą jest ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ja słyszę, że będziemy musieli notyfikować tą ustawę w Komisji Europejskiej. Myślę, że przede wszystkim najwięcej wątpliwości może budzić prosumencki system wsparcia, dlatego że wsparcie jest irracjonalnie duże w porównaniu z kosztami funkcjonowania tego systemu w tym obszarze. Z mojego punktu widzenia jest bardzo niedobrze, że opóźnimy, że ewentualnie moglibyśmy opóźnić wejście w życie rozdziału czwartego o pół roku, bo to nie oznacza nic innego, tylko że nadmiar certyfikatów zielonych, który już jest na rynku olbrzymi, ulegnie niespodziewanemu dalszemu zwiększeniu. Od tego wolumenu zależy cena certyfikatów. Kogeneracja jest traktowana w ustawie gorzej niż inne formy wytwarzania energii. Wsparcie dla kogeneracji jest o 30% niższe niż wsparcie dla konwencjonalnego wytwarzania energii zielonej, energii elektrycznej zielonej, mimo tego, że w kogeneracji wykorzystuje się 100% paliwa, czy też 90% paliwa w energii elektrycznej i w cieplnej. W przypadku kondensacyjnego wytwarzania energii 60% energii, która jest zawarta w biomasie, jest wyrzucana do atmosfery. Przy dzisiejszej cenie 115 to powoduje, że właściwie w kogeneracji nie ma już opłacalności produkcji. Jeżeli będzie tych certyfikatów więcej, no to myślę, że te instalacje są do zatrzymania. Kolejną sprawą jest ustalenia SCOP,
jest oczywiste, że dla mnie, że Polska nie ma szans na to, żeby choćby ze względów technicznych odejść od spalania węgla i to w krótkim czasie. Natomiast takie postulaty mogą wysuwać kraje, które nie spalają węgla, nie ich to dotyczy. Natomiast my musimy działać w kierunku podniesienia efektywności energetycznej. W kierunku, mimo tego, że będziemy węgiel spalać, to jednak w zdecydowany sposób obniżymy emisję CO2. Poprawimy sprawność, poprawimy generalnie efektywność energetyczną. Najlepszym sposobem, jak ja znam na poprawę takiej efektywności, jest rozwój kogeneracji. Różnie się mówi, że kogeneracja to tam może 20% oszczędności, a może 25%, ale prawda jest inna. Kogeneracja powstaje tam, gdzie jest konsumpcja ciepła. Ona jest. W Polsce jest ta konsumpcja zapewniana przez lokalne kotłownie. Jeśli takie lokalne kotłownie zastąpi się kogeneracją, to nie nastąpi co prawda istotna poprawa sprawności produkcji ciepła. Ona nastąpi tylko w zakresie tego, że będą nowsze urządzenia i zastąpią mało sprawne stare. Ale główny efekt nastąpi poprzez to, że zostanie wyprodukowana dodatkowa ilość energii elektrycznej, która dotychczas nie była produkowana, i ta produkcja energii elektrycznej będzie się odbywała, że ze sprawnością 90 lub więcej procent. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w nowych blokach kondensacyjnych wynosi, powiedzmy sobie, 45%. Jak Państwo więc widzicie, z punktu widzenia efektywności, wprowadzenie kogeneracji jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo, tak jak mówię, poprawia efektywność o 100%. No to żadna termorenowacja i znane mi inne systemy takiego efektu nie przynoszą. Kogeneracja ma jeszcze inne zalety, eliminuje niską emisję, może powodować dodatkowe usługi dla systemu, które są niezbędne wobec tego, że energia odnawialna jest nieprzewidywalna, więc musi być taki backup dla produkcji tej energii. Kogeneracja wyposażona w odpowiednie akumulatory ciepła i człony kondensacyjne może bardzo dobrze pełnić rolę takiego stabilizatora. Potrzebne jest jednak systemy wsparcia dla kogeneracji. Jest taki system do roku 2018. Obecnie trwa proces notyfikacji. Nie wiem, dlaczego nie dostaliśmy jeszcze ostatecznej decyzji. Ta decyzja miała w tym roku do nas dotrzeć. Okazuje się, że dojdzie w przyszłym roku, ale to nie rozwiązuje problemu rozwoju kogeneracji. Potrzebny jest nowy system, on jest opracowany. Powinien być w jakiś sposób z poprawkami, zmianami zaakceptowany przez ministra energetyki i powinniśmy przystąpić do notyfikacji tego systemu. Potencjał dla rozwoju kogeneracji, zresztą obecnie ten potencjał jest aktualizowany, jest taki, że z łatwością możemy powiększyć bardzo szybko produkcję energii elektrycznej z kogeneracji dwukrotnie. Dziękuję bardzo.